Zostałem przywiązany do kaloryfera i koledzy strzelali do mnie z takich haclówek zrobionych z drutu, z gumką, recepturką, z hacli, czyli takich małych zawiniętych w podkówkę albo szpilek, albo drucików. Ja osobiście dałem sobie z tym radę, znaczy jest ja o tym czasami myślę. Myślę sobie, że kurczę, nic takiego wielkiego mi się nie stało, ale pamiętam na przykład uczucia, które mi wtedy towarzyszyły. Pamiętam poczucie takiej bezradności, pamiętam poczucie wstydu. To jest coś niebywałego. Zastanawiałem się kiedyś, że w zasadzie wpisuje się w ten schemat ofiary, która karana za coś, za co nie powinna być ukarana, mimo wszystko odczuwa wstyd i boi się na przykład zgłosić to do kogoś, żeby nie zostać uznanym za tchórza czy osobę słabą. Brakuje ludzi, którzy zwrócą bezpośrednio na ciebie uwagę, konkretnie na ciebie, na daną osobę. Ja miałem fantastyczną rodzinę, na którą zawsze mogłem liczyć, ale nie zawsze tak jest. Dzieci nie zawsze mają możliwość zwrócenia się do kogoś z zewnątrz. Później mamy do czynienia z takimi osobami jak Dominik Szymański, który jak ktoś napisał dobrze, że zdechł. I wtedy budzi się we mnie taka złość ogromna i zdaję sobie sprawę, że no nie można nigdy dopuścić do tego, żeby dziecko nie miało możliwości zwrócenia się do kogoś, kto go wysłucha. Ale w tej chwili nawet trudno mi jest sobie wyobrazić, jak zagubione, jak samotne muszą czuć się dzieci, czuć się młodzież, która ma jakiś problem. A co to znaczy mieć problem w dzisiejszym świecie? To znaczy, że się odstaje, że się nie jest takim samym jak grupa, jak watacha. Nagrody od życia dostaje się za oryginalność, za to, że jest się jedynym w swoim rodzaju. Co pan powiedział tamtemu chłopcu? Mam taki ukochany wiersz Stachury. To Stachura pisze: dajcie czasowi czas. Dajcie czasowi czas. Bo każdy nowy dzień jest lepszy niż ciemność i pustka, tak mi się wydaje.